Przewoźnicy zostali poinformowani, ale na znaki, które niebawem się pojawią, szczególną uwagę będą musieli zwrócić kierowcy wszystkich pojazdów powyżej 20 ton. Autobusy i ciężarówki nie przejadą już mostem na Kanale Drzewnym, bo jego stan techniczny nie jest najlepszy. My go dostaliśmy z Zarządu Dróg Wojewódzkich z całą dokumentacją. Co roku zaczęliśmy robić przeglądy i okazało się, że z roku na rok stan tego mostu się pogorszy. To znaczy pogorszył się stan tych elementów nośnych, przyczółków i w ogóle konstrukcji całego mostu. Na Kamiennej tuż obok siebie są tak naprawdę dwa mosty. W kiepskim stanie jest ten mniejszy, bliżej ronda kardynała Jerza. Zamknięcie go dla pojazdów powyżej 20 ton ma odciążyć nadwyrężone elementy. Kierowcy dużych aut będą musieli korzystać z objazdów. Chcąc ominąć ulicę Kamienną, będą musiały korzystać albo z kołobrzeskiej obwodnicy, albo korzystać z tej drogi, którą i tak teraz się część samochodów porusza, czyli tutaj przez Unii Lubelskiej w stronę ulicy Jagiellońskiej. Miasto zleciło już wykonanie dokumentacji technicznej remontu i przebudowy, jednak to plan na drugą połowę roku. On od razu ma być z wyodrębnioną ścieżką rowerową, będzie na pewno dużo wygodniejszy niż ta konstrukcja, która jest obecnie. Natomiast no, zaprojektowanie chwilę trwa i ten projekt najprawdopodobniej będziemy mieli w wakacje. Mając go w wakacje, będziemy mogli ogłosić przetarg, bo w budżecie wtedy będziemy szukać tutaj środków na to, żeby ten most wybudować. To pilne zadanie. Miasto nie będzie odkładać planów remontu. Zmiana organizacji ruchu i zamknięcie mostu dla dużych pojazdów nastąpi w poniedziałek, 23 maja.